Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja MCO, to przed wami kolejny odcinek z mapy kotwiców, już trzeci, panie i panowie. Dzisiaj jesteśmy na mapie World Trick i jest to mapa by Nox Game 1230 i kasuj podłoga to. Zasady, proszę bardzo, pokażę wam zasady. Nie psuj sobie gry pomijając poziomy, zauważyłeś jakiś błąd na mapie, zgłoś do twórców, graj na Peaceful, ustaw tryb gry na Survival, informacji blisko twórców mapy. Jeżeli chcecie, oczywiście możecie się do nich zgłosić i jeżeli chcecie pomóc w budowie mapy, czy budować ogólnie przyszłe mapy, możecie się do nich zgłosić, tutaj macie ich Discord. Także tak, mamy ustawienia gry, czyli tak, mamy Game Mode Survival, oczywiście mamy Survival strony, mamy Peaceful, Peaceful tak najbardziej. Jest poziomów, jakbyśmy chcieli, to zdecydujmy tak po prostu profilaktycznie. Zdecydują się najwidoczniej. Ok. Nie wiem, trzeba czekać trochę, żeby się zdecydowały, czy nie? Tak mi się wydaje. A co mamy tutaj za guzik? Ok, no. Zdecydowały się, ale muszę jeszcze raz kliknąć. Nie, chyba zepsułem mapę. Ok, czyli no klikam reset i nie mogę przejść dalej, krótko mówiąc. No i oprócz tego jeszcze tu nie ma tabliczki, to nic nie robi, chyba że powinien coś robić, także no nie wiem, to po prostu nie robi nic, także muszę przeładować mapę. Ok, jestem z powrotem na świeżej mapie, dopiero co wgranej. Także tu zaczniemy poziom pierwszy w naszym tutaj, rzeczy. Zobaczmy co tu jest. Co jest drosu dropper, czy... Lobby, ok, w porządku, woda. O, czy ja mam zrobić, o mój Boże, czy ja mam zrobić MLG Water? Przecież nie umiem tego robić. A zrobię za pierwszym razem. Wale numer, ok. To pierwszy poziom? Tak, to pierwszy poziom, ok. Poziom drugi, zobaczymy. Czy to jest to samo? Nie, to łódka tym razem, ok. I muszę łódkę postawić i wylądować w niej? O, postawiłem łódkę. Teraz nie będzie prościej? Tylko już postawiłem jedną łódkę, chociaż mogę to zrobić jeszcze inaczej. Mogę to zrobić chyba jeszcze tak, no nie? Po prostu oh shit. Okej, nevermind. Szkoda, że muszę za każdym razem do poziomu pójść, że nie po prostu nie ma płytki, gdzie mi po prostu robi save. No ale cóż. Czy mogę tą łódkę... No, wiem, że mogę po prostu tak spaść i to zrobię. Bez problemu. Oszukuję mapę, ale krótko mówiąc, używam exploitów na mapie. Także jeżeli coś znajdę, to tego użyję. Krótko mówiąc. Ok, poziom trzeci. Zobaczmy, co poziom trzeci nam przyniesie. Co to jest do odmiany? Nie. Ha! Okej. Ciekawe. Nie wiedziałem, że łódkę w ogóle... Ej! Oszukali mnie! Oszukali mnie! Oszukali mnie! Nie wiedziałem, że łódkę można na lawie stawiać. Chcę postawić łódkę. Chcę postawić łódkę! Chyba zrobię to po mojemu. Tylko zostawi tyle łódek. Tobie... A, nie wydaje mi zapis ten zapamiętało. Okej, w porządku. Halo? O, właśnie, świecie, pojaw się. Okej, czy uda mi się to zrobić tak jak ja chcę w końcu? Hop! Tak, udało się, dobra. Przeżyłem! Przeżyłem. To jest bardzo ważne. Poziom czwarty. Niech się przestanę palić, trochę to oczywiście musi zająć. O, już, ok. Poziom czwarty. Zobaczymy co poziom... O, co my tu mamy? W poziomie czwartym. Czy to jest koń? Poważnie? O, udało się pierwszym razem, ale numer. No okej. Poziom czwarty był jak na razie bardzo prosty, tak samo jak w sumie pierwszy. Poziom piąty. Halo, zielony kolor mój ulubiony. O, teraz kobłeb, co? No dobra, co jeżeli bym zrobił takie coś? Patrzcie. O, przeżyłem. Okej. Poziom szósty przed nami, panie i panowie. Ogólnie dekoracja poziomu i ogólnie każdy poziom jest innym kolorem, oznaczony, bardzo mi się to podoba. Samo lobby, sam start bardzo fajnie, bardzo ładnie mi się podoba. Poziom szósty teraz był. Tak, teraz poziom szósty. O, łóżka, co? No tak, łóżka się można odbijać. Tak jest, okej. Teraz tam. Hop. Okej. Jestem ciekaw, czy bym... Nie, tam bym chyba nie przeżył, co? Było testowane, żebym tam nie przeżył, prawda? No tak, coraz więcej życia tracę, chociaż nie wiem, czy mi się zregenerowało do końca przed tym skokiem teraz. Bardzo możliwe, że nie. I tam już powinienem przeżyć na dół sam. Nie muszę z tego łóżka korzystać chyba. No, dokładnie. Okej, jak to słodkie. O, kaczka. Bardzo mi się to podoba. Okej, poziom 7. Czarny poziom. Jak mój garnitury. O, slime bloki teraz. No dobra, czy mi się to uda? Czy mi się to uda? Nie uda mi się to. Dalej mam slime bloki, nie będę ich tutaj stawiał oczywiście. Poziom 7 po raz kolejny. Hopla, od razu lecimy. Uwaga, 3, 4, pyk! O 3-4 pyki była moja śmierć. Ciekawie. Oczywiście po raz kolejny mógłbym to na ścianach stawiać i po prostu tak sobie zejść. Ale nie będę, postaram się tutaj już nie oszukiwać. Miejmy nadzieję, że uda mi się to zrobić normalnie. Tylko wiecie, w przyszłości, guys, jeżeli będziecie robić takie poziomy, musicie mieć na uwadze, że ktoś może właśnie exploity użyć. Nie jestem tu, wiecie, po to, jeśli chodzi o te mapy, nie jestem tu po to, żeby przechodzić te poziomy tak się powinno przechodzić, jestem tu właśnie po to, żeby pomyśleć co i jak, no nie? Żeby znaleźć po prostu jakieś exploity na poziomie, czy można to zrobić jakoś inaczej i w ogóle, i w szczególe. Pstyk. Pstyk. Czy tu się tak jakoś zatrzymać od razu? Tak, shiftem, okej, prawie umarłem. Na poziom zaliczony. Zostały nam 3 poziomy do przejścia. Ohoho. Poziom 8, poziom szary. Okej, nie wiem co miałem zrobić. Myślałem, że będzie znowu platforma tak dla każdym, ale okazało się, że jednak nie. Dobra, poziom 8. Czy ja muszę znaleźć po prostu bloki, czy o co tutaj chodzi? Czy to jest drabinka po prostu z drugiej strony? Na której muszę wskoczyć? Zakładam, że tak. Zakładam, że o to chodzi. Nie! Może coś muszę wziąć, czego nie zauważyłem. Sprawdźmy. Czy... Tak, pominąłem drabinkę. No, dokładnie. Ja mam postawić drabinkę i na nią wylądować? How? Jakim sposobem mam to zrobić? O, postawiłem drabinę przynajmniej. To jest plus. Wiesz co, postawię sobie jeszcze jedną drabinę, po prostu większą drabinę. I tyle. Jeżeli mi się oczywiście uda, więc to nie jest takie proste, jak się wydaje. Nie wiem, czy mi się udało w dobrym miejscu. Możliwe, że tak, możliwe, że nie. Zaraz zobaczymy. Bo jeżeli teraz jest blok przerwy między nimi, to jest trochę lipa. Nie, nie było. Nie, jest, był jednak, okej. Wow, to mi się jednak udało bez niczego to przejść. Okej, przedostatni poziom, panie i panowie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Nie wiem, czy ten odcinek w ogóle będzie pocięty, bo jest krótki jak na razie. O, enterpeły, świetnie. Świetny pomysł, okej. Jestem ciekaw, czy po prostu mogę tam to tymi perłami po prostu przelecieć, nie? Jestem mega ciekaw. Czy jednym precyzyjnym strzałem mogę to wszystko pokonać? Pewnie nie. Jedno precyzyjne pierdnięcie. Okej, da się. Jednym precyzyjnym strzałem. Ostatni poziom. Mam nadzieję, że będzie najcięższy ze wszystkich, bo pamiętajcie, ostatni poziom powinien być najcięższy, tak samo ostatni boss w grach powinien być najcięższy. Fajerwerki, tak? Sky's the limit, tak jest. Holy shit! Co jeżeli wam powiem, że... Ja nie potrafię welycy! Nie umiem welycy! Nie potrafiłem nigdy welycy! Tam muszę wylądować? A mogę na przykład... Nie umiem elycy, naprawdę, nie potrafię. O, udało mi się, okej. Wszystko? To wszystko. To był każdy poziom zrobiony na tym świecie, na tej mapie. Powiem wam szczerze, panowie, bardzo fajne pomysły. World Trick, rozumiem nazwę, że właśnie musimy trochę kombinować, jeśli chodzi o tą mapę. Ja tam chcę się dostać, także ja to zrobię. Jeżeli mi się uda. Nie mam permisji, to mi się nie uda. Nieważne, nie będę nikomu mapy psuł. Panowie, krótko... Krótko mówiąc, mapa bardzo fajna. Pomysł bardzo fajny. Bardzo mi się podoba właśnie wystrój, taki symplistyczny. Każdy poziom ma swój kolor, bardzo fajna sprawa. I tak jak mówię, na każdą mapę można by ją przejść w różny sposób, różne właśnie rzeczy można było zrobić. Tylko tak jak widzieliście, przeszedłem niektóre poziomy sposobem, czyli po prostu znalazłem sposób nie taki, jaki zamierzyliście, żeby to przejść. To jest po prostu mój sposób, żeby pokazać wam, co można ulepszyć, co można zasłonić, czy po prostu jakoś to inaczej zaaranżować, żeby ktoś po prostu nie mógł przejść dalej, wiecie o co chodzi, czy nie mógł przejść sposobem albo mapy oszukać. Gdzie na przykład można zrobić to command blokami, zakładam, że nie można po prostu na ścianach niczego kłaść, tylko na samym dole. Z tego co mi się wydaje, można to zrobić command blokami, ale wiecie, w ogóle chyba happy listę tutaj jest, bo widzę tutaj jajko świąteczne, tu jest kurczak, nieważne. Krótko mówiąc, panowie, jeżeli nie macie nic przeciwko, żeby każdy przechodził waszą mapę w taki sposób, jaki chce, to spoko. Jeżeli chcecie właśnie, żeby przechodzili ludzie mapę w sposób, który wy zamierzyliście, żeby nie było za łatwo, krótko mówiąc, to powinniście właśnie pomyśleć o rzeczach, które wam pokazałem, ludziom oglądającym, żebyście wiedzieli, co w przyszłości naprawić. Ale bardzo fajna mapa, bardzo mi się przyjemnie grało, oszukiwało Minecrafta w niektórych momentach i mam nadzieję, że będziecie robić mapy przyszłości i wam się to powiedzie. Także cóż, trzymajcie się moi drodzy, na razie, cześć i pa, i zapraszam was na kolejne odcinki z łapek dla widzów. Trzymajcie się, pa pa!